Uwaga, haj, dzień dobry, krótkie przywitanie. Nuzia śpi, a my jedziemy na sesję zdjęciową, świąteczną. My to w ogóle takie paparazzi, znaczy nie my ten, tylko my, ktoś nam. No co mów za siebie, no. Nic nie widzisz, no. Jest tak ostre słońce, sesja ciążowa, sesja noworodkowa, teraz ja pierdzielę ile ludzi. Ty, bo tu giełda jest. Dlatego. Uważaj, matko kochana. No tragedia, Boże. Czyli to będzie straszne. Nie, pan chciał chyba, mi się wydaje, się zabrać? Nie, no. Tylko tak trochę w dziwnym miejscu stoi, no ale no nieważne. Więc sesja ciążowa, sesja noworodkowa, sesja świąteczna teraz. Paula przyjdzie za chwilę, bo jesteśmy na 10 umówieni, ale napisała, że przyjdzie za chwilę. Fasola. Jedzie. Jedziesz? Laleczka, halo. Panienko, kochano. Mamunia by musiała sobie ustka pomalować jeszcze. Tak przelizać chociaż. Przeliż mi. 5 zł? O, Boska, Boska. Nie, to wiesz co? Jednego liza. Nie, dobra, to ja dziękuję na razie, nie. To ja wydam na co innego, dobra? Kula świąteczna, Boże! Co? No ale widzisz, a ona jest ogrodzona, to chyba jeszcze nie świeci. To jest ta fajna świąteczna, czekaj, zaraz pokażę, uwaga. Tu na placu, w Koninie jesteśmy na placu. Boże, tu jest plac wolności. Jeny, ale świeci. O, widzicie, tu jest ten koń? Nie widać, i tu jest kula. I tam jest drugie świąteczne, bo tak świeciło słońce. Moje tam. Tu jest plac wolności, tam jest plac zamkowy, tak. Bo ja tu w tych rewirach mieszkałam. Całe 25 lat. A nasze sushi otwarte? Nasze ulubione sushi w Koninie, tu na rogu. Yuki Sushi. Coś wspaniałego, naprawdę. Przefantastyczne. To teraz musimy objechać tam i... Fantastycznie. No a jakie? Nie ma takiego słowa. No jak nie ma? Nie. U mnie to, co ja wypowiadam z mych ust, to jest każde słowo, słuchaj. Nawet przefantastyczne. Jest takie słowo, rozumiesz to? Nie. Rozumiesz ty to, ziomuś? Nie, kurde. Rozumiesz ty to? W lewy. To zrozum to. Oplułam się, Boże, przepraszam. To chyba tego liza chciałam. W lewo możesz, oczywiście. Co, ty się nie znasz? Nie pamiętam. Nie znasz? Jak ja nie pamiętasz? Słońce mi świeci po oczach. No. Jak nie pamiętasz? To ty na pamięć znaki znasz? No. Te? Krzyżówki? No jak. Zobacz, jest tu jakieś miejsce? No, o, jak na złość. Objadę jeszcze raz. To objedź jeszcze raz i tam na tym parkingu staniemy. Dobra. Uwaga! Jesteśmy po wszystkim. Paula jedzie przed nami furgonetką. I teraz będzie następowała... Myślałam, że na coś ten. Wielkopomna chwila, która jest związana z kanapką Drwala w McDonaldzie, bo to chyba wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy! Ostatnio na internecie widzę, że wszyscy się wściekli. My będziemy testowali te Drwala z żurawiną i ja chciałam powiedzieć, że jakbym teraz weszła do McDonalda na kuchnię, to bym pyknęła wszystko na pamięć, tak jak było. Przez 6 lat pracowałam w McDonaldzie. Tak, w tym tutaj w Koninie i potem w tym na Ferio. Tam, co jest w Koninie, jak ktoś mieszka w Koninie, no to wie. Ale głównie w tym, co tutaj jesteśmy na nowym. Ale co chciałam powiedzieć, że to było ciężkie, bardzo ciężkie 6 lat mojego życia, ale było bardzo cudowne. Pracowałam z cudownymi ludźmi wtedy. I to tylko trzymało człowieka w tej robocie, wiecie? Naprawdę, to była tak ciężka robota, nie wiem jak jest teraz, ale chyba się nic nie zmieniło, nie? No bo to co miało się zmienić? Bo w maskach trzeba być. No właśnie nie wiem, jak oni tam w maseczkach są? Nie. Nie wiem, no to dobra, no mniejsza z tym. Ale no pod podupie leciał nieraz, ale teraz jakbym wpadła, to bym tam wszystko na pamięć. Tego się nie zapomina, to jest jak z jazdą na rowerze, nie? Przez 6 lat coś rób. Jak pacierzyk, dokładnie, jak pacierzyk. Więc Paula jest przed nami, też bierze drwala. I my testujemy dzisiaj drwala z żurawiną. Chrup sereczki właśnie chciałam, ale jestem zawiedziona. O, matko świeci, muszę się obniżyć. Jestem zawiedziona, bo jak jest kanapka drwala, to zawsze były frytki zakręcone. A teraz ich nie ma. Więc jakbyście chcieli coś wiedzieć z McDonalda, to się pytajcie, to wam powiem wszystko. Znaczy, no może nie wszystko, nie będę zdradzała wszystkiego. Ale jakby ktoś coś chciał wiedzieć, to... Jakby to było takie interesujące, nie? Dawidowi zgasł samochód, siara w cholerę.
To jest moja reszta, mój drogi. Moja reszta, bo ty mi potem nie oddajesz i mnie cyckasz na wszystkie strony z pieniążkami. I słuchajcie, coś jeszcze chciałam powiedzieć. A! Ogólnie chciałam powiedzieć. Wiesz, co chciałam powiedzieć? Nie. Że tak mi przeszło teraz takie przemyślenie. Tobie? No. Że jeżeli ktoś... Tobie? Tak. No, słuchasz mnie? Jak ktoś Przepadna nie lubi... Wstydź, nie? No słuchaj mnie, cepię jeden, cicho siedź. Ten, kto nie lubi McDonalda, to ma coś z kubkami smakowymi nie tak. No powiedz. Nie? Fantastycznie. Nie, no zazdroszczę tym, co nie lubią, bo przynajmniej nie mają problemu nie, z chemią. Dobre, wszystko jest zdrowe. No. I kolejna rzecz, jaka jest problemowa w McDonaldzie z mojej strony, to są słomki. Ja rozumiem, że to jest eko, sreko i dla planety i tak dalej, ale dużo ludzi podobno jeździ ze swoimi słomkami, bo te papierowe są straszne, nie? Jezus, jaki cukier! A gdzie jest Paula? Aha, no bo ona na Orlen, tak? No Paula się tak przygotowała do jazdy, że musi zatankować. I już ta słomka jest straszna, no wiesz co, no ledwo co pociągłam. No okropne są te słomki, naprawdę, ja rozumiem wszystko. Nie, no te papierowe tu, no. I ona już jest taka, o Jezu. To psuje ewidentnie wszystko, więc zamiast wziąć te... A jeszcze gadaliśmy o tym, żeby wziąć sobie słomki, nie? I chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Jeszcze jedno? Mhm. Przefantastycznie. Patrz, cukier doszedł do mózgu, jakie ja mam przemyślenia teraz. Że nie rozumiem, znaczy ja jedzeniowe rzeczy też mam swoje jakieś widzimisię i dziwne rzeczy, ale nie rozumiem, jak ktoś macza frytki w szejku. No ja nie rozumiem. No dla mnie to... Frytka to jest frytka. No nie, no ja nie rozumiem. No nie. Tego nie pojmuję. Czy ktoś z was je frytki i macza w szejku? No ja nie. I wiecie, tak samo jak my mamy jakieś swoje dziwne widzimisię w jedzeniu, bo czasami tak jest. No jak frytki w szejku, to my mamy jakieś takie. No nie wiem, teraz na szybko nie potrafię. Bez maski, na policję dzwoń. Co? Bez maski biegali. Bez maski? Dzwoń na psy. Który to? Tam biegł. No chyba żartujesz. Nie było dystansu społecznego. Żartujesz? Patrz, tam też idą bez maski. W dupie mają, widzę. A ci? Poczekaj. Nie, tu jest kultura, mój drogi, tu pani też. No, ale widzę, że dużo takich jest, co sobie olewają situation. Mam jeszcze jedno przemyślenie. Takie dość najważniejsze i konkretne ci powiem. No, kocham mój mir. Nie sądzisz, że to było najlepsze przemyślenie z dnia dzisiejszego? No, kocham mój mir. I tęsknię za mój mior. No i zaraz będziemy będzie w domu. Będzie z wami spał? Tak, bo ja dzisiaj chyba śpię z Paulą. Paula śpi ze mną w sypialni. Ja śpię z Paulą, Paula ze mną. No to było mądre. No ale chyba śpimy razem. I oczywiście Nuzia w dostawce u siebie. I wtedy mój mior śpi z nami, nie? No Paulinko. Okropna jest ta słomka. Matko, zepsuła mi kole. Zepsuła mi sens tego wszystkiego, tej chemii. Naprawdę. Bo mam jeszcze jedno przemyślenie. Boże. Nie, to nie jest przemyślenie. Dzień dobry, oczki się otworzyły. Dzień dobry, jeszcze trochę do domku. Ja mam jeszcze jeszcze jedną informację, że Laurka ma zdjęcie do tego, do paszportu. Kreczo. Halo. Chowaj chomika. Co tam masz? Jaka broda druga, jaka druga broda? Oho, ona nie dowierzy. Nerwa? Nie. Nerwa? Czy gadamy? A, tu mam pierścionek. A. I bardzo ją interesują Pauli okulary. Może by już chwyciła. Za rączki. Ja będę miała nowe, to co ty, czy ciekawe, czy ta. Nie poznasz? Nówki jej dasz. Przy choineczce siedzę, czekam sama. Paula z Dawidem pojechali dookoła po sushi, bo stwierdziliśmy, że się składamy na sushi i dzisiaj sobie zjemy sushi. Ja uwielbiam sushi, kocham sushi. No i tyle, no. Dzisiejszy wieczór będzie przy sushi, tak? A pani? Pani niedługo spać idzie, tak? No może zjemy i może spać pójdziemy, bo tak już godzina chyba pani jest, nie? No, tak,
Już. No. O, to sosik. Matka, jak dawno nie jadłam. Nie? Już dawno. No. O, jestem. Trzy ja robię. Moi drodzy, od małżonka dostałam przepiękne kwiaty. Dostałam ogromną, przeogromną ilość kawy ze Starbucksa do ekspresu. I jeszcze parę małych, fajnych drobiazgów. A moja córcia zafundowała mi przebieranie dosłownie siebie, jej i wszystkiego innego. No nie pytajcie po prostu o nic. No taki egzemplarz dzieciaka, że to się w głowie po prostu nie mieści. Więc moje urodziny były w dniu dzisiejszym, czyli wczoraj. Skończyłam 33 lata. Chrystusowe! Chrystusowe! I powiem wam szczerze, że mało kto z was pamiętał, naprawdę, mało kto z was pamiętał, ale spoko, wiecie, że ja wybaczam. Za to zostawcie mi proszę kciuka do góry pod moje 33 chrystusowe urodziny i jakoś to się wszystko wyrówna, wiecie. Czajcie bazę, nie? No, to co? Dzięki serdeczne za dzisiejszy cudowny, wspaniały dzień, bo ja spędziłam go cudownie, naprawdę, bardzo, bardzo cudownie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Dobra, żartowałam, przyznam się. Chyba padniecie. Dwa słoiki 900-ki majonezu winiary. Tak jakby na urodziny. I nie żartuję. Dostałam też inne rzeczy. Szampony do włosów, balsam do ciała fajny. Czekoladki Lindor dostałam. I dwa ogromne majonezy winiary. Kto mnie zna, ten wie o co chodzi. A jeżeli ktoś jest nowym widzem, po prostu musicie zrozumieć, że Ja jestem momentami bardzo dziwna. I dogrywam ten moment filmu telefonem, dlatego taka dziwna jakość, ale tu wam jeszcze wstawię zdjęcie, jakie Paula mi wysłała. Dla miłośniczki majonezu, winiary. Ja powinnam zostać twarzą majonezu, winiary, po prostu. Dupą mnie twarzą. O czym ty marzysz, kobito? One and all.